Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Harry'ego Pottera i oczywiście Insygnia Śmierci. Chciałem powiedzieć Książę Pół Krwi, ale jednak nie. Insygnia Śmierci już. Okej, dobra. I dzisiaj tak, oczywiście zajmiemy się tym, tylko... O co tu chodzi? Czemuż tak jest? Czemuż tak jest? Dobra. Fak! Fak, on mnie zobaczy! Shit! Dobra, chwila. Dobra. Ej, ale... Dobra, okej. Wszystko jest dobrze, tylko... Cholera, gdzie jest ten gościu, ten z tym? Ten z gazetami? Ja muszę przejść tędy jakoś. O, shit. Poczekajcie chwilę. Fak, jak ja mam przejść koło nich? Ej, ale kurde. Wszystko dobrze jest, tylko... Fak. Czekajcie, może poczekam tu chwilę. Bo my musimy iść. Chwila. Stamtąd wyszliśmy. O kur... O fak! O fak! Ale blisko byliśmy. O kurde. Po tym wszystkim przydałoby mi się jak... Dobra, ale gdzie jest ten gościu? Ja wiem, że muszę pójść do tego gościa, co jest z tymi gazetami, tak? Dobrze mówię? Czy źle mówię? Tak, i sprawdź sprzedawcę gazet, tylko kurde, gdzie on jest? Fuck, o co kaman? Fuck. Zobaczyli mnie. Skurczybyki. Dobra, idziemy jeszcze raz tam. Nie zobaczyli mnie, dobra. To jest ten gościu? Nie, to nie jest ten gościu. Shit! Gdzie jest ten gościu z gazetami, no? What the fuck? A, tutaj, dobra, okej. Okay. Ale on chyba będzie tym. To nie śmierciożerca. Mugolem, no właśnie. O, ups. Jak ja mam przejść teraz? Aha, tędy nie przejdę. Dobra, tędy. Czekajcie chwilę, może ja tu sobie poczekam chwilunię. Właśnie, widzicie się troszeczkę... Dobra, wiem, że muszę się podkraść do Rona. Wiem. Tylko ja sobie to poczekam, żeby mi się tu odnowił mi się ten taki kwadrat. Fu, trójkąt, przepraszam, trójkąt. Dobra. Okej, idziemy powolutku. Ops. Dobra, tędy. Tutaj dobrze idę. O, fuck, zobaczą mnie. O, tak mi przykro. Następnym razem weź własne. Czy ja wiedziałem, że się gdzieś wybieramy? Nie jestem mocny we wróżbiarstwie. Nie o wróżbiarstwo tu chodzi, tylko o planowanie. Musimy planować, żeby sobie poradzić. Sprzedawca gazet to mugol. Tak, cóż. Lepiej być ostrożnym. Co z tą kobietą tam? Sprawdziłeś ją? Która? Która kobieta?
Aha, o ta. Aż tutaj? No dobra, okej, jakoś przejdziemy tam, co nie? Powolutku sobie przejdziemy do tej kobity. Ona była tam dalej, co nie? Dobra. Nie, takie misje to mi się podobają, powiem wam, ale nie wiem dlaczego tak... Ja sobie tak patrzyłem na stronie gry online. Na gry online, co nie? Na stronie. Kurde, tędy nie przejdziemy. Ajajajajaj. O kurde. Patrzyłem na tej stronie gry online. O fuck. Dobra. Czekajcie, 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 bo mam pełny praktycznie ten. Kurde, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Patrzyłem właśnie, kurde, nie dokończę, co nie, tego. Jak patrzyłem na stronie właśnie gry online, co nie, jak patrzyłem tą część. No, ocena gry, wiecie, była taka sobie, 6, ileś chyba, a może nawet mniej. Nie wiem ile konkretnie, nie wiem do czego, nie wiem, czemu te części się komuś nie podobają, nie wiem. Mi się, powiem wam szczerze, że mi się bardzo podoba ta część. Graficznie. What the fuck? Jaki... Ej, jak on od tyłu... Ej, jak on od tyłu mnie podkradł mi się? What the fuck? Czy wy to widzieliście? Dziwne to było. Bardzo dziwne to było. Dobra, idziemy jeszcze raz. No powiem wam, porąbane to już się robi. Dobra, tu trzeba uważać. Nie wiem czemu taka ocena gry jest. Nie wiem, wcześniejsze części były... Szczerze mówiąc, nie wiem jakie były wcześniejsze części, bo nie patrzyłem tak szczerze mówiąc. Na tej stronie. Fuck. Czekajcie, może poczekamy chwilę, bo tu mam praktycznie koniec tego trójkąta. Bo tam mamy kolejne jeszcze, widzę, kolejne te. Ale tu chyba tam nic nie ma, bo to jakieś takie dziwne. O, fuck. O, shit. O, shit. O, shit. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie wiem do czego te części są tak... tak oceniane, nie wiem dlaczego, nie wiem, nie odpowiem na to, ale widzę, że niektórym ludziom nie przypadła ta gra do gustu, co nie? No dobra, poczekamy sobie tutaj. Dobra. Teraz może coś takiego zrobić. Oh yeah, zostawił mnie, zostawił mnie, oh yeah, oh yeah. Nie jest śmierciożercą. Aha. Okej, tak myślałem. Ale dobra, jak my się podkradniemy wszyscy, kurde, pod jedno peleryno? Heh, trochę dziwne. Oj, czekajcie, tam mamy przejście, jakieś mamy jeszcze jedno przejście. Chwila, teraz trzeba uważać na tych ludzi. O, w piruny, nie. What the f... Skąd on wylazł? Ej, kurde, to było dziwne, powiem wam szczerze. Dobra, idziemy, idziemy powolutku sobie, niech się tu zapełni mnie się. Pójdziemy sobie dalej. No, dawaj, 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 dawaj. O kurde, tu idzie jakiś gościu. Fuck, 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 prawie byłoby koniec, kurde, misja by nieudana byłaby. Ale dobra, okej. Dobra, możemy iść już, co nie? To jest prawie na czas, co nie, to zadanie, ale... Fuck, fuck, którędy przejść, nie wiem, tędy przejdziemy sobie. Oj, tu trzeba uważać na to babeł. O, fuck, fuck. Nie tu. Ej, gdzie ja miałem pójść? Ej, gdzie ja miałem iść? Czego ja nie w tą uliczkę poszedłem? Nie w tą uliczkę poszedłem, serio. O, shit, niedobrze.
Czekajcie, my mieliśmy tutaj iść. What fuck? No! Skąd ty to? What the fuck? Skąd on przylazł, ten facet znowu? Ten sam facet nie znowu podkradł się koło mnie, no. No po prostu, kurde, nie rozumiem tej gry. Może dlatego ludzie jej nie lubią. Kurde, no, głupi facet, no. Zaraz cię zastrzelę z awakedabra, masz. Dziadzie ty. Kurde, co za dziad. Ja pierdzielę, no, po prostu nie wierzę. Kurde, zobaczył mnie skurczy syn. Kurde. Oho. Nie, spadaj mnie. Spadaj! Spadaj mnie stąd, gościu. Gościu. Co wy to pierdzieli ta głupotek. Osiet. Osiet. Nie wiem, stoję tu. Sobie postoję tutaj. On się tu wróci do mnie, tamten gościu, kurde. Dobra, podejdziemy troszeczkę bliżej. Nie jest śmierciożercą. Dobra, teraz trzeba uważać na tych ludzi, bo ci ludzie to są wkurzające. Wkurzający są. Trochę. Osiedl, powoli pójdziemy, więc. Koniec mi się tu zapełni się. Dobra. A może tak powoli będę szedł. O, może to będzie dobry pomysł, ale nie, z drugiej strony to znowu mnie. O, ten złapie mnie. Kur. De. Dobra, zaraz, tu niech się zapełni mnie się. Kurde, ci ludzie tędy chodzą. Skurczy byki jedne. O, fuck. O, shit. Niedobrze, więc. Chwila, niech się tu ludzie może rozejdą. Kurde, tu idzie, skur... What the fuck? Czemuż on tak blisko był mnie? Co za... O. Będzie słonecznie? No to będą goście. Nie tędy, tylko tędy. Dobra, mam. Chyba dobrze mam, ale... Myślisz, że nadal jest namiar na Harego? Może dlatego śmierciożercy wiedzą, gdzie nas szukać? Namiar zdejmują z 17-latków, a Harry nie zbliżał się do śmierciożerców, więc nie mogli go namierzyć. Coś jednak zdradza, gdzie jesteśmy. Kobieta ze znakiem to też mogła. Chyba zgubiliśmy śmierciożerców. Tutaj? Gdzie mam iść? Do jakiej kawiarni mam iść? What? Nawet nie wiem, do tu. Tędy. Wywinąć? Widziałem to na zdjęciu. Tutaj. To co? Dokąd teraz? Do dziurawego kotła? Zbyt niebezpieczne. Jeśli Voldemort przejął ministerstwo, żadne stare miejsce nie jest bezpieczne. Posiedźmy tutaj i opracujmy plan. Co sądzisz, Harry? Harry?
Tak myślałem. Dobra, to mi niepotrzebne jest. Kto tu jeszcze jest? Pięknie. Czy jeszcze ktoś będzie? Jak oni nas znajdują? Musimy się stąd aportować. Tak, ale dokąd? Nie wiem dokąd. A, Dumbledore, zapomniałem, że nie żyje. Totalnie. Grimald Place. Nie sądziłem, że tu kiedyś wrócę. Czy to bezpieczne? No nie wiem. Stój! Tak myślałem. Na pewno jedna z klątw zakonu chroniących dom. To śmierciożercy mogą wejść do Grimald Place? Nie, ale nie powinni też wiedzieć, że przenosimy Harry'ego. Co zrobić teraz? Tutaj? Tu coś jest. Aha, to coś. Dobra. Pięknie. Jej, gdzie jest ten? Pięknie. Dawaj, daj. Gdzie jest ten bana? Co? Tutaj? Wszyscy? Chyba wszyscy. Co teraz mam zrobić w ogóle? Tu coś mam zrobić, tylko nie wiem co. A dopiero teraz. Dobra. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Dawaj, daj. Daj, dobrze. Wypadnie stąd. Co jest? Szukaj Grimald Place, dobra. Tu chyba na górę trzeba będzie iść teraz. Dobra. Hej, Hermiona. Musimy być cicho. Kto wie, co tu jeszcze jest? Sprawdźmy resztę domu. O proszę. Wybierzemy zebrane przedmioty. I co? I co teraz mam zrobić? Aha, dalej nie mogę. Nie, tego nie chcę na razie. Nie.
Na razie nie, dobra. Tu chyba już nic nie będzie. A to wygląda. Tam na dole byliśmy już. To zostało mi jeszcze... te drzwi się nie da zamknąć. Otworzyć znaczy. Tu się też nie da. Myślisz, że ktoś tu jest? Tutaj... Zaklęcia ochronne zakonu nie powinny nikogo przepuścić, ale lepiej to sprawdzić. Nie chcemy żadnych paskudnych niespodzianek. Aha, tu jest wyjście, dobra. Trzeba chyba iść na górę. Tam coś było na górze, było coś chyba. Czekajcie, tu jest... Tu byłem, dobra, no dobra, okej. Tu się nie da wejść jednak. Trzeba iść na górę. O kurde. Co to za jakieś kurde czaszki? Ja pierdziule, nie wierzę w to. Nie da się? Dziwne. Dobra, kurde, wyjłaś stąd! Fuck! Jakim cudem oni mnie tak zabijają, ty? Kurde. No, ja pierdziule, nie wierzę w to, co ja tu widzę. Czemu oni tak mnie zabijają, skurczybyki małe? No bez kitusa, nie? Kurde. Tu byłem już. A tu coś mam jeszcze. Dobra, to tam już nic nie ma, to na górę od razu idziemy, bo teraz tak będzie trzeba. Myślisz, że ktoś tu jest? Zaklęcia ochronne zakonu nie powinny nikogo przepuścić, ale lepiej to czekajcie, sprawdzić. F. Nie chcemy żadnych paskudnych niespodzianek. No dobra, no okej. Fuck, wypadnie stąd! Dobra, wypadnie stąd, okej? Okay? Wypadnie stąd. Kurden! Kurczybyk mocny jest, powiem wam jednak. Wszyscy, dobra, idziemy, tu jeszcze coś mamy. Chyba wszystko już teraz na to wygląda. Wszystko, czy nie wszystko? Dobra, wychodzimy sobie stąd już. R.A.B. R.A.B. Takie były inicjały w fałszywym Horcruxie, który znalazł Dumbledore. Regulus Arcturus Black. Brat Syriusza? To on ukradł prawdziwy Horcrux. Czyli duszy Voldemorta. Ale jak go znaleźć? Stworek. Stworek? Za grosz bym mu nie ufał. Stworek mieszkał w kuchni na dole. Na pewno nadal tam jest. Gdzie, tu? Nie, tu nie ma. Na dole. Czekajcie, w kuchni na dole, tak? To brzmi jak stworek. Nic mu nie było. Tak długo był sam. Hermiona, on zdradził Syriusa. To nie była jego wina. O, jest! Trzeba dać pan znowu... Cześć, stworeczek. Stworku. Regulus miał medalion. Gdzie jest teraz? Stworek nie wie. Ale widziałaś go. O, jak fajnie wygląda. Stworek nie rozmawia ze szlamaką. Stworek nie zdradza swego pana Regulusa Blacka. Ja jestem twoim panem, Stworku. Co Regulus kazał ci zrobić z medalionem? Zniszczyć go. To był jego ostatni rozkaz dla Stworka. Stworek próbował wszystkiego, ale nie zdołał. Stworek zdradził swego pana. Stworek nie mógł zniszczyć tego medalionu. I co się z nim stało? Co się stało? To nic nie da, Harry. Przywykł do krzyków. Musisz spróbować czegoś innego. Masz, Stworku. Chciałbym ci to dać. Nie wiem! Chcemy dokończyć dzieło pana Regulusa. I zniszczyć prawdziwy medalion. Mundungus! Mundungus Fletcher ukradł medalion. Stworku, musisz go znaleźć. Proszę, znajdź Mundungusa.
Pewnie znajdzie, ale kto wie. What? Uciekł sobie. Co? Przeszukaj Grimald Place jeszcze? Kurde, serio. Tam nie mogę wejść. Tutaj. What the fuck? Jezu! Zbadaj hałasy, dobra. Chyba na górę muszę iść, na to wygląda. Ej, ale tu nie mogę wejść. Tutaj tak samo nie mogę. Tu też nie mogę. A jak tam mam wejść na dół? No czy na górę? Tu też nikogo nie ma. Tutaj ktoś jest, na 100%. Też nie mogę? Kurde. To w kuchni ktoś jest. Na to wygląda. Czekajcie chwilę. Spróbuj drętwota. Drętwota to jak to się robi? Kurde, nie wiem, jej tam już. Drętwota! 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 Weźcie te skrzaty ode mnie! Nie! Wziąłeś stąd medalion, co z nim? A co? Jest wartościowy. Wciąż go masz. Nie. Martwi się, że za tanio go sprzedał. Wiedźma z ministerstwa mnie zmusiła. Do sprzedaży praktycznie ukradła. Nazywa się chyba Umbridge. Umbridge? Tak. Wiecie już, co chcieliście. Więc może mnie puśćcie. Umbridge znowu trzęsie ministerstwem. Prawie nie wychodzi. Więc my musimy tam wejść. Medalion to jedyny horcrux, o którym wiemy. Musimy go mieć. Dobra, porozmawiaj z Hermioną. Zdajesz chyba sobie sprawę, że nie ma mniej bezpiecznego dla nas miejsca na całym świecie. Hermiona ma rację, stary. Będą nas szukać. Przychodzi ci do głowy co innego? Musimy zrobić parę wypraw zwiadowczych, znaleźć bezpieczny sposób, by wejść do środka. Do zobaczenia, Harry. No, ej! Gdzie mam iść? Tutaj idziemy, bo to chyba ministerstwo będzie. Ej, ale ja co innego wziąłem. Kurde. O co, kaman? Gdzie mam iść? Tędy. Dobra, pokazuj mi droga, tu tędy. Dalej nie wiem jak. Dobra, gdzie był ten eliksir? Eliksir! Dobra, mam. Dziękuję. Wszyscy wam dziękujemy. Nie ma za co. Którędy teraz?
tędy mi pokazuje, dobra. Okej, okay, tylko teraz którędy? Aha, tędy, dobra, mam. Tędy teraz mi pokazuje? Dziwna droga, co nie? Powiem wam jednak. Ale dobra, okej, jak na górę, no to na górę. Dobra. Kurde, serio nie trafiam. Wypadł mnie stąd, okej? Fuck! O shit, o shit, o shit, niedobrze. O fuck! O shit! Ale tu się napierdziela we mnie z ty. Kurde, tędy nie przejdę. Dobra, pięknie. Pięknie, dobrze, jest, bardzo dobrze. Dobrze, jest, pięknie. Wszyscy, chyba wszyscy już teraz. Dobra, idziemy tutaj sobie. Dobra, ratujemy, ratujemy. Gdzie są, gdzie je? Tu są! Dziadzie spizgany, wyjdź mi stąd. Który zaraz mi pokazuje? Tędy. Dobra. Pięknie. Który teraz? Wow! Tu! Co to ma być? Wypadł mnie stąd, okej? Okay? Czekajcie, tu coś widziałem jeszcze. O, tu coś mam. Nie, tutaj to nic ciekawego jednak. Teraz tutaj, ta? Dobra. Tylko tu ktoś może się pojawić zaraz. No, tak jak przewidywałem. Dobra, pięknie. Czy tylko ty zostałeś i... Chyba wszyscy będą. O, tu ktoś jeszcze jest. Wow! Serio? Wypadł mnie stąd, okej? Okay? Tędy teraz? Dziwna droga, czekajcie, z... Nie da się zapisać, o proszę, szkoda. O, tu coś mamy, czekajcie. Dobra, niech będzie, wezmę sobie ten gaz duszący, ale nie wiem po co mi on potrzebny jest, tak... Oho. Dobra. Dziękujemy. Teraz będziemy rozmawiać. Trzech z pięciu, ta? Dobra. Gdzie teraz? Którędy?
Tędy mi pokazuje droga, okej, idziemy sobie powolutku. Gdzie oni są? Kurde, napierdzielają już we mnie, że hej. Wypadł mnie stąd, wypadł! Co ty to robisz? Ziomuś, kurde. Co to w ogóle ma być? Pięknie. Jest pięknie. Dobra, dwóch tylko. I co teraz? Chyba już wszystko jest zrobione, dobra. Aha, tu już jest zrobione, jeszcze zostało mi tutaj, tak? No dobra, a jak wyjdę R? Nie mogę wyjść? Dobra, ej, ja chcę wyjść na razie stąd, kurczę. Dobra, tutaj sobie... A może z... A co w ogóle mam tu zrobić? Czekajcie, dziennik misji. Las stał się domem... próbujących zbiec przed prześladowaniami. Chroni niewinnych czarodziejów i czarownic przed szmalcownikami. Dobra. Tym się zajmiemy oczywiście w kolejnym materiale i cóż. Cześć.